Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. Atak prawie mnie zawiał. Prawie. Masz rację. Ocean jest piękny. Oh, to Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Dlaczego przeprowadziłeś mnie akurat tutaj? Zaraz się dowiesz. Przejąłeś kontrolę nad ciałem. Nie mogłem cię tam po prostu zostawić. Have you spent at least 100 Eurodollars in the Grand Imperial Mall? Collect your free roller coaster ticket now. Dziękuję, że mi pomogłeś. Od czego ma się niewidzialnych przyjaciół? Odwdzięczę się przy najbliższej okazji. Trzymam za słowo. Myślę, że niedługo umrę. Też tak uważam. Właź do środka przez okno. Dasz radę. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przeprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żebyś ją otworzył i wyciągnął zawartość. Należy do ciebie? Teraz już do ciebie. 50 parę lat temu. Wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. I zaciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. I postanowiłeś o tym śpiewać? Najpierw zwijałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji.
Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Chyba zrobiłbym dla ciebie to samo. Dziękuję. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? Masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. No? Adam Smasher, facet, który mnie załatwił. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Smasher? Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać, dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Okej, rozumiem. I chcę, żeby poszła z tobą Rogue. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nieprawda. Nie sądzę, żeby Rogue była aż tak sentymentalna. Sam powiedziałeś, że zrobiła się z niej zgorzkniała suka. Poza tym minęło tyle czasu. Dlatego osobiście odświeżę jej pamięć. Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rogue o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Nie wiem, czy mogę ci ufać. To powinno działać w dwie strony, Vi. Ty przez cały czas masz nade mną całkowitą kontrolę. Nie mam kontroli nawet nad samym sobą. To ty podejmujesz złe decyzje. Ja mogę ci tylko doradzać. Albo prosić. Tak jak teraz. Rogue to tylko pretekst. Że tak naprawdę chodzi mi tylko o to, żeby przejąć nad tobą kontrolę? Albo podjąć jakiś absurdalny plan zaatakowania Arasaki. Johnny, trochę cię już znam. Po raz ostatni mówię ci, że niczego nie knuję. Hellman przewidział to, że będziesz chciał przejąć nade mną kontrolę. Anders Hellman. A co on takiego konkretnie zrobił, żeby ci pomóc? Cóż, przynajmniej mi nie zaszkodził. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rogue o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zawieź mnie, proszę, do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Hotel Pistis Sofia, mówiłeś. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj.